Wielki jarmark w miasteczku, na który ściągają kupcy z całej okolicy, zaczyna się w poniedziałek i będzie trwał 8 dni. Całe miasteczko bierze udział w jarmarku, który zapewnia Żydom półrocznego zarobku. Wieczorem przybywa kompania z Gąbina. To sadownicy, którzy handlują także rybami z wielkich stawów. Oto nadjechali z Żychlina młodzi rzeźnicy, którzy kupują bydło na jarmarkach, aby zawieźć je do Łodzi. Zaraz rozglądają się za jaką dziewczyną z Gostynina narzeczoną. Konkurują z nimi koniarze z Krośniejec. Miasteczko naraz przybrało inne oblicze, nie do poznania. Ulice i rynki są zapchane wozami. Czerwone, kolorowe chusty na plecach chłopek płoną w ciepłym słońcu. Kościelne śpiewy żebraków, wymieszane z rżeniem młodych źrebion, kwikiem wieprzy i odgłosami przeróżnego ptactwa, wypełniają powietrze. Wymieszały się długie, czarne kapoty z biało-szarymi sukmanami chłopów. Powszednie, smutne chusty żydowskich kobiet z jaskrawymi chustami chłopek i wszystko się razem kotłuje. Wielkie cuda czynił niebe najdziwniejsze w świecie.
Wracajcie, a wraz z nami się żyć się będziecie. Od Karusty do Parkusty i po Sarnej Górze. Cuda, że na głowie głosy jeżdżą się do góry. Chilibim, chilibom, chilibim, bam, 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 bam. Chilibim, chilibom, chilibim, bam, 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 bam. Chilibim, chilibom, chilibom,